5 minut po godzinie ósmej w studiu jazzowego poranka dwójki jest saksofonista, flecista, znakomity muzyk Leszek Żądło. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam państwa. A już dzisiaj w ramach festiwalu Warszawa Zingera koncert Wygnanie z raju. Nieznane kompozycje z musicalu Krzysztofa Komedy w wykonaniu Leszek Żądło European Art Ensemble na tymże właśnie festiwalu. Pierwotna wersja Wygnania z raju. To był 69 rok w teatrze muzycznym. W Gdyni musical nie został niestety zarejestrowany w żadnej formie, a dopiero trzy lata temu w Holandii odnalazł się rękopis z jego nutowym zapisem. Na tej podstawie jazzowe aranżacje wykonali Leszek Żądło i Matthias Prezinger. Jak się przekładało to na. na mm, przepisywało, przekomponowywało na, na mniejszy skład, bardziej kameralny. To była bardzo trudna sprawa, bo musieliśmy się przegryźć. Oczywiście mieliśmy tylko te nutki. Na szczęście Matthias Preisinger ma tą całą maszynerię odtwarzania i zapisu nowoczesną. Także użyliśmy tylko tematy, mhm. które tam się przewijały cały czas przez, przez ten musical. A chciałem jeszcze tylko dodać, że ten musical napisał Andrzej Tylczyński. Mhm. Muzykę do tego właśnie tylko zrobił a, a... Mhm. Andrze Krzysztof Komeda. Mhm. No, nie było łatwo, ale jakoś przegryźliśmy się przez to i stworzyliśmy taką suite, jak gdyby, bo ym, y, ta tematyka tego muzykalu jest dość... Ym, y, była dość trudna, jak gdyby, bo to była y, historia, historia naszej... Historia Dzieju, ziemi, ludzkości. Ta, mhm. ludzkości. Także tam przewija się muzyka i arabska i muzyka i tango w tym jest i to historia muzyki, tak, historia muzyki, tak i okres kamienny, y, 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 nowoczesna muzyka i nawet taka samba na samym końcu. Aha. Także ale stworzyliśmy z tego suite i myślę, że się udało, bo przy, na, przy pierwszym wykonaniu w, w wytwórni w Łodzi przyjęte było z wielkim entuzjazmem. Mm -hmm. A jak ta polska li, liryczność, melodyjność, balladowość się tam odnajduje w tej, w tej podróży przez, przez historię? Przez wszystkim słychać Krzysia Komedę. Mm -hmm. Z jego specyficznym pomysłem e, w, robienia muzyki. Mm -hmm. e, oczywiście, że to jest w, w pewnych momentach, można powiedzieć, to już jest jakby stara muzyka, ale muzyka się nigdy nie starzeje. A zwłaszcza, dobra. E, można tylko powiedzieć, że to jest w pewnym momencie taka melodyka lat 60. -tych. Na czym właśnie to, na, na czym, na, na czym ten idiom polega? Na czym. Be klimat tych lat 60. -tych, te klimaty w tej lat 60 no, Na pewno polega. ludzie starsi pamiętają jeszcze wszystkie te polskie hity z tych czasów, czy Połomskiego, czy i tak dalej. No, wielu takich. To jest pe pewien nastrój taki w, w tej muzyce z tych czasów. Porównując do dzisiaj, do disco polo, czy do tych nowoczesnych... No to do disco polo to nie porównujmy. No, nie porównujmy, ale w ogóle porównując do nowoczesnej muzyki popowej, czy muzyki takiej kameralnej, popularnej mhm. to jest jednak różnica jest w melodyce kiedyś było więcej jak gdyby Gdzieś takiej nawiązanie harmonii nawiązanie do folkloru może też trochę tak tak do tej folkloru ludowej używano wtedy też harmoniki tej odkrytej właśnie z muzyki jazzowej mhm. Da, da, di, da, di, da, da. da. Na przykład była taka melodia o Warszawie. A propos Warszawy, Pan jest Krakowianinem i to, jak rozmawialiśmy z krwi i kości, jak, jak, jak dzisiaj Pan odnajduje klimat Warszawy, Warszawy Zingera klimat dla jazzu współczesnego miasta. Ja jestem bardzo mile zaskoczony w ogóle Polską. Ja już mieszkam 50 lat poza no właśnie. Polską. Właśnie minęło teraz 15 kwietnia, jak wyjechałem z Krakowa jako młody chłopak z pięcioma dolarami w kieszeni za granicę. Miałem to szczęście, że dostałem paszport. I tak, no, oczywiście znamy te czasy. nie Ale jestem bardzo mile zaskoczony. Już mówiłem, że jest bardzo dużo jazzu w Polsce. Mm -hmm. jest, y, nie mogę porównywać ja w Niemczech żyję teraz już od ponad 40 lat. Przedtem mieszkałem w Austrii przez kilka lat, byłem krótko w, w Kalifornii, ale przede wszystkim w Niemczech. Jest oczywiście dużo w Niemczech, dużo jazzu, bardzo dużo. Jest, w każdym programie radiowym jest, przewija się muzyka jazzowa. No w ogóle Niemcy to jest ojczyzna muzyki. Znaczy muzyki dużo w ogóle jest w Niemczech. Jest to bardzo to... dużo, tak. To, trzeba To, powiedzieć, to byłoby no. trudno. Poza tym wykształcenie jazzowe w Niemczech już we wszystkich, we wszystkich uczelniach niemieckich, wyższych uczelniach jest Wydział Jazzu. Mhm. Teraz w Polsce to się znowu rozwija i yy, zauważyłem, ja nawet w Polsce już tutaj partycypowałem w wielu warsztatach. Yy, byłem nawet przez 9 lat yy, kierownikiem artystycznym yy, te, tego sławnego, yy, tych sławnych warsztatów w chodzieży, mhm. yy, których po raz pierwszy w 1976 roku byłem, a później w 1996 znowu po raz drugi przyjechałem. Przez 9 lat. Yy, no byłem tym kierownikiem artystycznym. Mm -hmm. Poznał pan Krzysztofa Komedę? Tak, ja go poznałem osobiście. Nawet yy, przypominam sobie, jak dopiero co zacząłem grać na instrumencie i były na, na jakichś tam jam sessionach, już nie pamiętam, czy to było w Krzysztoforach czy nawet w tym w sławnym jazz klubie Helikon na Marka 15 w Krakowie yy, graliśmy jam session razem ze sobą. Mm -hmm. tak. A poza tym moja była partnerka życia, wszyscy mówią żona, oczywiście żyliśmy jak małżeństwo. Barbara Kwiatkowska-Las była bardzo zaprzyjaźniona z nią, yy, z nim i przede wszystkim z jego żoną. Mm -hmm. Jak pan przypomina to jamowanie wtedy, ten krakowski klimat i klimat wtedy jazzu? No. Ten krakowski klimat miał swój klimat w tych czasach. <grymne> tak, to było bardzo specyficzne. Przepraszam. Miejsce. No, przez, przez ten krakowski jazz klub Helikon przewinęli się wszyscy muzycy z tych, po prostu do dzisiaj jeszcze żyjący, jak Adam Makowicz, czy Tomek Stańko, czy Wojtek Karolak, Czaskowski, Andrzej, Andrzej Czaskowski, Czaskowski, Andrzej Kurylewicz, po prostu te wszystkie znane nazwiska ze świata jazzowego polskie przeszły przez ten klub. Mm -hmm. tak? Jak pan, jako młody człowiek, jak pan mówi, jak, jak w tym, jak, jak to się wtedy dżemowało w no, wie pan, dżemy mają specyficzną, <gryw> mają specyficzny nastrój zawsze. To jest takie spontaniczne podejście do, do tematu i trzeba po prostu grać. Mm -hmm. Teraz, Co tu dużo w... mówić? Co tu, tu dużo grać. mówić? No, trzeba po prostu wziąć instrument i zacząć rozmawiać z kolegami na, yy, muzykalnie. Yy, do, do, skoro, skoro, już mówimy, skoro już mówimy o graniu, to ja tylko mam dla Państwa informację tę radosną, że mamy zaproszenia na koncert z muzyką Krzysztofa Komedy, z, tą, z, tą, z tym odnalezionym materiałem muzycznym. Jeśli Państwo zechcą teraz wykręcić numer 22 645 22 20 2, to jest szansa, że wybiorą się Państwo na koncert. To już nie po raz pierwszy Pan dzisiaj tę muzykę będzie grał, czy po raz pierwszy nie? Nie, nie, nie po raz pierwszy. Pierwszy przyjmowa? raz zagraliśmy właśnie w wytwórni w Łodzi. W Łodzi. No Potem drugi raz zagraliśmy właśnie w mieście rodzinnym w Ostrowie Mazowieckim mhm. Krzysztofa Komedy. W jego rocznicę, chyba to była 40. rocznica jego śmierci. I po raz Trzeci zagraliśmy w Słupsku na Festiwalu Komedy, który no prowadzi Leszek Kułakowski, który też ze mną gra właśnie w tym kwartecie. Leszek Kułakowski, Jacek A Pelc. A właśnie w kwartecie. Tak? tak, to jest Leszek Kułakowski na fortepianie, Jacek Pelc na perkusji i Piotr Kułakowski na kontrabasie. Mhm. Powiedział Pan o tej perspektywie swojej niemieckiej. O tym, że, że coraz więcej jest w Polsce jazzu. Co jeszcze trzeba zrobić? Co trzeba robić dla promocji jazzu, dla promowania jazzu, żeby było go jeszcze więcej? Um. To trzeba robić. On się w sumie sam robi, przez te wszystkie uczelnie. Jest coraz więcej młodych, wspaniałych muzyków. Ja sam w, w Monachium czy w Würzburgu muszę się pochwalić, byłem pierwszym wykładowcą jazzu w Bawarii. Mhm. W 1986 roku otworzono ze mną Wydział Jazzu przy Wyższej Szkole Muzycznej w Würzburgu. Potem, pięć lat później, otworzono. Ten sam wydział w Monachium, i w międzyczasie jest też w Norymberdze, ale. A i właśnie do tego dążę, że w międzyczasie, przez tych ileś tam lat, 30 lat w Würzburgu, 25 lat w Monachium, wypuściłem ponad 150 saksofonistów, saksofonistek. Mm -hmm. Jak sobie pan wyobrazi, że e, oni wszyscy mają gdzieś rodziny, mają też wszystkich znajomych, także krąg... I to tych, idzie, po prostu, to idzie po prostu w świat. Tego się tak. już nie da, nie da zatrzymać. E, no dobrze, to liczymy na to, że, że muzyków jazzowych będzie jak najwięcej, że ten, ten plon będzie wzrastał. To też jest tak chyba, że, że Akademia uczelnie, być może, nie wiem, czy tak jest w Polsce, hmm, no jakoś. Tk... Pan myśli, że tak jest. Trochę krzywo, ciągle jeszcze patrzą na jazz jako takie. O, to już się bardzo zmieniło. Bo kiedyś mówiło się o tym, że, że muzykom klasycznym zabraniano grania jazzu, bo, bo to niszczy warsta, technikę. To było kiedyś tak, ale przez to, że cała muzyka w ogóle zmieniła się w jakimś sensie i coraz bardziej klasyka. Używa tej. tej no wszystkie granice stylów, tak, gatunków się gdzieś w, mieszają jak najbardziej. Mm -hmm. I dlatego muszą być też klasyczni muzycy wykształceni w kierunku tego frazowania jazzowego, w kierunku grania też improwizacji. I, i my mamy specjalne kursy nawet dla klasyków w Monachium czy w Würzburgu, żeby się nauczyli właśnie tego frazowania. Jak na przykład jak się patrzę w telewizji, oglądam orkiestry, często właśnie do zespołów jazzowych jest cała orkiestra symfoniczna podpinana. Mm -hmm. Ja to nazywam podpinana. I teraz oni muszą naprawdę też troszkę grać jazzowo, mm -hmm. bo wtedy nie brzmi to... No bo jak nie grają jazzowo, to rzeczywiście brzmi to tak jak podpięta, kotwica jakaś. Tak, tak, tak. Jakiś, tak. Taki, jakiś taki balast. No, oczywiście, że muzyka klasyczna jest, to wykształcenie jest bardzo potrzebne do orkiestr, do zespołów typowo klasycznych, ale jak już Pan powiedział, muzyka tych czasów się bardzo miesza ze sobą. Mhm. Jest bardzo. To kontakt jest o wiele większy jak kiedyś. Ja pamiętam nawet, że jak ja zacząłem grać na saksofonie, to to już jest ponad 50 lat temu. Grając na takich apelach szkolnych, zawsze mnie wybierano, żebym zagrał coś. I mój nauczyciel nazywał mnie dżunglą. To, to było takie podejście do, do tej. Oczywiście robił to z, z, z przymrużeniem, bo z sympatią. Zapraszamy Państwa na festiwal Warszawa Zingera, zapraszamy Państwa na koncert. Zaproszenia, jestem tego pewien, już się rozdały. Tak, dobrze mówię? Tak. Eee, przyniósł Pan ze sobą płytę, przyniósł Pan dużo płyty za sobą w, tych, w tym kwadransie, który, który mieliśmy, eee, nie mieliśmy czasu, żeby, żeby grać, ale coś nam Pan na koniec Zaproponuje muzycznego? Przyniosłem płytę, którą teraz chciałbym wydać nawet w Polsce, bo chyba najbardziej nadaje się w Polsce, bo są teksty też polskie. A przede wszystkim bardzo wspaniały tekst, czy liryka, jak się to mówi w mm -hmm. naszym żargonie, napisana przez Agnieszkę Osiecką. Zupełnie nieznaną w Polsce, bo Agnieszka Osiecka odwiedzała nas w Monachium. A ja kiedyś napisałem poloneza do sztuki teatralnej. Williama Shakespeare'a, um, Sen Nocy Letniej. Była reżyserowana przez um, y, Jana Biczyckiego. Mm -hmm. Nie wiem, czy znacie to nazwisko. Jan Biczycki, założyciel Stodoły, podobno, mm -hmm. w latach 50. -tych. I y, on reżyserował to. Powiedział mi, słuchaj Leszek, jak Oberon wchodzi na estradę, to musisz ze swoją świtą musisz napisać poloneza. Mm -hmm. Tego poloneza napisałem i Agnieszka Osiecka przyjechała do Monachium, słuchała tego poloneza napisała piękne słowa. Właśnie słowa o Krakowie. <śmiech> <śmiech> Dlatego nazwałem ten polonez, polonez Kraków. Jak państwo usłyszą, to używam właśnie te typowo krakowskie, tą melodykę krakowską, a na pewno poznacie to, bo co godzinę, czy co o 12 w południe zawsze jest ta pewna melodia, która coś, z Krakowa... Coś, ruszeliśmy. coś, tak, coś tak, 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 Wydaje się, że tam coś rzeczywiście... I w nocy też to ogra. I w nocy to budzi. też grają. Tak, tak, budzi. Tak. <laughs> Leszek rząd, był dzisiaj gościem Poranka Dwójki. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Zapraszam na koncert, a teraz Polones.